Dzień dobry. To jest Kettler Satura P. Orbitrek, który w swoim czasie był dobry, drogi i solidny do tego stopnia, że na rynku wtórnym ciągle możemy spotkać egzemplarze w dobrym stanie. Ale czy w ogóle warto kupić orbitrek używany lub stary? Argumentem przeciw jest brak części zamiennych. Do sprzętu, który nie jest już produkowany, nie dokupimy podzespołów. Dotyczy to większości urządzeń domowych, większości marek, które znam. Pozytywnym wyjątkiem jest tutaj Spirit Fitness, do którego części są ciągle produkowane. Ale na przykład do Satury z tego filmu części już nie ma. Jeśli konsola się zepsuje, to już nic z tym nie zrobimy. Argumentem za zakupem solidnej używki jest to, że 10 czy 20 lat temu faktycznie produkowano solidniej. 10-letni orbitrek może realnie podziałać kolejnych 10 lat. Ponadto nowe urządzenia nic ciekawego w trening nie wnoszą. Nie mamy tutaj prawdziwego progresu technicznego. Także wysłużony 10-letni orbitrek przez kolejnych 10 lat może działać równie dobrze jak orbitrek nowy. A wy co myślicie na ten temat? Czy w ogóle jesteście zainteresowani używanym sprzętem? Czekam na komentarze. Wiedza na temat sprzętu, jak i ten kanał rozwijają się głównie dzięki waszej ciekawości i mojej dociekliwości. Dlatego zachęcam do zadawania pytań pod filmem. Pamiętajcie też, żeby zalajkować i zasubskrybować ten kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Na dziś dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!